ma tylko 28 lat, jest absolwentem informatyki na Akademii Górniczo-Hutniczej, czyli kolejny informatyk, który będzie nam się prezentował. Toastmasters International jest od sierpnia 2010 roku, czyli nie tak długo, ale posłuchajcie, co w tym czasie osiągnął. Był prezydentem Polish Your Polish, czyli tego klubu w Londynie, potem gubernatorem okręgu B, czyli południowo-zachodni Londyn. Natomiast w maju 2012 roku zajął drugie miejsce, czyli no, tak jak Susan Boyle w innym konkursie, czyli w konkursie MOVE dystryktu 71, to jest Wielka Brytania i Irlandia, i jego mowa nosiła tytuł Pay It Forward. Mówię tutaj o Jakubie Pawłowskim. Zapraszam. Jakub Pawłowski, ACB i ALB, czyli zaawansowany mówca brązowy i zaawansowany lider brązowy. Słuchajcie, czy nie wspaniale byłoby wygłaszać mowy, nie poświęcając dużo cennego czasu na ich zapamiętanie? Jak ewaluować albo prowadzić konferencjerkę bez pomocy notatek? Przyjdź i poznaj, bo już jesteście, w jaki sposób wygłosić mowę, ewaluację, ba, wypełnić każdą rolę na toastmasterowym spotkaniu, używając tylko własnej pamięci, nie posługując się zewnętrzną. Nie ma czegoś takiego jak kiepska pamięć, jest tylko pamięć niewytrenowana. O szczegółach opowie Jakub Pawłowski. Takimi oklaskami trochę zakłopotany. A co jeśli jestem kiepski? Spokojnie, nie jestem. A poza tym mam wam do przekazania mnóstwo ciekawych informacji na temat bardzo ważnej umiejętności, czyli naszej pamięci. Pomyślcie sami, dlaczego to jest ważne. Jaki jest cel spotkania kogoś, jeżeli nie będziemy pamiętać jego imienia albo o czym rozmawialiśmy? Jaki jest cel czytania książki, jeżeli nie wiemy, o czym była? Jaki jest cel pojechania gdzieś, wydania setek złotych czy tysięcy złotych, jeżeli nie wiemy, nie pamiętamy, co zobaczyliśmy? Kto z was uważa, że ma złą pamięć? Kto z was czuje się w ten sposób? Tak naprawdę pamięć nie ma zbyt wiele wspólnego z inteligencją, ale jeżeli pamiętamy dużo, wydajemy się dużo bardziej inteligentni. Chciałem wam coś powiedzieć o historii pamięci. Otóż dawniej była ona bardzo ważna i bardzo doceniana. Takie ważne książki jak Iliada, czy Odyseja Homera, czy nawet Biblia przetrwały tylko dlatego, że były przekazywane ustnie z pokolenia na pokolenie. Grecy cenili pamięć do tego stopnia, że bogini pamięci Mnemozyne była matką dziewięciu mus, co symbolizowało, że pamięć stoi u źródła poezji, teatru i tak dalej. Natomiast coś się stało, że w dzisiejszych czasach pamięć jest bolączką wielu z nas. Chciałem przeprowadzić taką może krótką demonstrację na początek, gdybym poprosił może tutaj osoby z tego rzędu, których nie znam, żeby wstały, powiedziały swoje imię i jakąś liczbę cyfrową. Tak. Mam na imię Anna Maria, proponuję cyfrę 13. Okej. Okay. Ania 33. Mhm. Chwileczkę, o, dobrze. Mhm. Okay.
15. Później była Anna. Anna. Może powtórzę jeszcze? A tak, miała 33. No dobrze, później było 26 i tam kilka trzynastek. Tutaj był Anatolii, Elek, Wojtek, jeszcze kolejna Anna. Znaczy chodzi mi o to, że generalnie bardzo łatwo możemy zapamiętać i liczby, i to, i imiona innych osób. O czym wam chciałem powiedzieć? A, zmienia się. Czego się dzisiaj nauczymy? Nauczymy się, jak działa pamięć. Nauczymy się o pewnych podstawowych technikach. I jak wykonywać rolę na spotkaniu Toastmasters. Bez notatek. Chciałem wam najpierw powiedzieć, że zdolności ludzkiego umysłu są naprawdę ogromne. Dużo większe niż nam się wydaje. Jest coś takiego, co się nazywa Mistrzostwa Świata w pamiętaniu. Jest tam kilka konkurencji. Dotyczą one kart, dotyczą one zapamiętywania liczb, dotyczą one zapamiętywania twarzy. Czy ktoś może zgadnąć, ile kart udało się komuś zapamiętać w ciągu jednej godziny? 3300? 3300? Nie, 150 milionów. 13. Ktoś tu ma zbyt duże oczekiwania. 1456, czyli 28 talii. Jak szybko udało się zapamiętać jedną talię kart? 10 sekund. 21 sekund. W jakiej kolejności one były? One były losowo potasowane. Okej, kolejną konkurencją jest zapamiętywanie cyfr w ciągu godziny. Ile udało się zapamiętać? 9 cyfr. 3300. Jedno. Po kolei to wszystkie. 2660 cyfr w ciągu godziny. Tak, mniejszy. Po kolei ułożony. W ciągu 5 minut ktoś zapamiętał 500 różnych cyfr. Jest konkurencja, która polega na tym, żeby zapamiętywać daty i wydarzenia. W ciągu 15 minut 132 daty i wydarzenia. Kolejna konkurencja polega na zapamiętywaniu twarzy, dlatego imion i nazwisk. W ciągu 15 minut ktoś zapamiętał 173 osoby. Także to jest o wiele więcej niż potrzeba nam na zwykłym spotkaniu Toastmasters. Także te przykłady pokazują, że nasz umysł jest tak jak komputer. Ale jeżeli mamy komputer, gdzie wszystko jest porzucane chaotycznie, możemy kopać, możemy na niego krzyczeć, ale nie dostaniemy się do informacji. Podobnie jest z umysłem. Żeby zapamiętać informację, potrzebujemy coś, co nazywa się po angielsku triggerem, takim wyzwalaczem. Albo, żeby komponować to pamięć, nazywa się to mnemonik. I na pewno wiele z was zna kilka takich mnemoników. Pierwszy przykład jest, jak zapamiętać kolory tęczy. Oczywiście możemy sobie wyobrazić, więc nie jest takie abstrakcyjne, ale jeżeli chcemy wiedzieć, szybko powiedzieć wszystkich 7 kolorów, jest takie słowo. Czemu patrzysz, żabo zielona, na jego pamparona? I tym sposobem będziemy pamiętać, że chodzi o czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy i fioletowy. Trochę trudniejszy przykład. Czy ktoś z was gra na jakichś instrumentach? No w tym akurat ja też jestem dobry. Czy ktoś pamięta wszystkie klucz, jak się nazywają wszystkie te linie na pięciolinii? Do tego możemy użyć kolejnego mnemonika. Ewa gotuje herbatę dla Franka. A ktoś próbował zapamiętać liczbę pi? A dalej? Jest coś dalej. Ktoś bardzo mądry wymyślił, że można zapamiętać w ten sposób, żeby utworzyć ciąg wyrazów i te wyrazy będą miały dokładnie tyle liter, ile wynosi kolejna cyfra. Był i jest. I długo usławionym będzie, który ku obwód średnicą wymierzył.
przygotowałem materiał do tej prezentacji, szukałem jeszcze innych mnemoników. Okazuje się, że jest mnemonik, żeby zapamiętać wszystkie prawe dopływy Wisły. Ktoś z was jest w stanie to powiedzieć? Wsiąga to dobrze. Prawe patrząc. Soła, Skawa, Drawa, Dunaj, Dunajec, San. Później jest Bałtyk. Krak. Kras, Kwar, Wędza. Tak, a wcześniej jeszcze była Bóg z Nawią. Wędza i Osa na końcu. A lewe dopływy Wisły? Przemsza, Nida, Kamienna, Czarna, Radomka, Zura, Wda, Wda i Wieżyca. Jako zadanie domowe możecie sobie poszukać, jak coś takiego zapamiętać. Są jeszcze mnemoniki angielskie, tak szybko przelecę. Na kolory tęczy jest mnemonik, który się nazywa Richard of Yorks gained battle in vain. Można zapamiętać wszystkie planety, bo zawsze mi się myliło, czy wcześniej jest Uran, czy Saturn. Teraz mi się nie myli, bo wiem, że my very educated mother just said us noodles. Kiedy mieliśmy Plutona, ten mnemonik brzmiał my very educated mother just served us 9 pizzas. A to jest mój ulubiony do liczby pi. Przeczytajcie sobie sami. Co wam chciałem powiedzieć, że nasz umysł nie myśli słowami, myśli obrazami. Jeżeli widzicie takie słowo jak żaba, czy w waszym umyśle pojawia się coś takiego? Czy też może to? Whatever. Każdy ma swój obraz żaby. Mamy też lewą i prawą koszulę. Pewien pan w latach 60. nazywał się Roger Sperry, dostał do Nobla w 81 roku, zrobił badania na temat, którym udowodnił, że każda półkula mózgu pełni różne funkcje. I tutaj je wypisałem. Mamy lewą półkulę, która generalnie odpowiada za logikę i porządek, i prawą półkulę, która odpowiada za wyobraźnie, przetwarzanie równoległe, intuicji i tak dalej. I tak naprawdę to jest podstawa naszej pamięci. Zapamiętamy dużo więcej, jeżeli uda nam się zaangażować zarówno lewą, jak i prawą półkulę mózgu. Kto z was słyszał o takim panu, który się nazywał Tony Buzan? Napisał wiele... Tak, tak, on ciągle żyje. Ale napisał wiele ciekawych książek, jedną z nich jest książka o pamięci. I on wymyślił taki bardzo dobry akronim, żeby zapamiętać te wszystkie rzeczy, które ułatwiają nam zapamiętanie. Akronim się nazywa Smashing Skull. Każda litera odpowiada innej funkcji. Pierwszą rzeczą to jest synestezja. Zapamiętamy dużo więcej, jeżeli do zapamiętania zaangażujemy wszystkie nasze zmysły. Jeżeli coś powąchamy w wyobraźni, jeżeli coś poczujemy, dotkniemy i tak dalej. Kolejną rzeczą M jest jak movement. Jeżeli coś się rusza, jest dużo bardziej pamiętliwe niż kiedy jest statyczne. Kolejną rzeczą jest association, czyli skojarzenia. Jeżeli tylko uda nam się coś z czymś innym, zostaje dłużej w naszym mózgu. Kolejną rzeczą jest S jak? Seksualny. Otóż tak, skojarzenia seksualne zapamiętujemy najbardziej. Kolejną rzeczą jest H jak humor. Jeżeli coś jest humorystyczne, jest dużo łatwiej nam zapamiętać. Myślę, że każdy miał tego typu doświadczenia. Dalej mamy I jak imagination, czyli wyobraźnia. Później jest number. Dużo lepiej zapamiętujemy, jeżeli te przedmioty są w jakiś sposób powiązane z numerami. Kolejną rzeczą jest S, jak symbolizm. Czyli
Często musimy zapamiętać pewne abstrakcyjne rzeczy, ale praktycznie zawsze da się je przełożyć na jakieś obrazy. Pokażę Wam później przykład, jak to zrobić. Kolejną rzeczą jest C jak color. Jeżeli coś jest kolorowe, też zostaje w naszej pamięci. Następną rzeczą jest O jak order. Też jest bardzo ważne, jeżeli coś jest uporządkowane, łatwo nam to zapamiętać. Dalej mamy P jak positive images. Chodzi o to, że jeżeli tworzymy skojarzenia, powinny to być rzeczy pozytywne. A to dlatego, że podświadomie będziemy się unikać wyobrażania sobie tych negatywnych rzeczy lub czegoś, co wywołuje nieprzyjemne emocje. I ostatnia rzecz to jest przesada, exaggeration. Jeżeli coś sobie wyobrażamy, powinno być jakoś strasznie duże, strasznie małe, generalnie coś, co rzeczywiście będzie się wyróżniać spośród tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni. I teraz mam dla Was takie ćwiczenie. Gdybyście zamknęli oczy, ja mam otwarte, więc widzę, kto nie zamknął. Wyobraźcie sobie cytrynę. Wyobraźcie sobie, jest duża cytryna, piękna. Poczujcie jej zapach. Poczujcie jej teksturę. Teraz bierzecie do ręki nóż. Nóż ma chłodne ostrze. Kroicie tą cytrynę. Cytryny wypływają soki. Możecie to powąchać. A teraz ugryźcie tą cytrynę. Kilka osób się skrzywiło. Możecie otworzyć oczy. Generalnie chciałem Wam pokazać, że to wydarzenie, ta sytuacja wydawała się niemalże realna, bo umysł często nie potrafi odróżnić tego, co sobie wyobrażamy, że czy to się dzieje w rzeczywistości, czy tylko w naszej wyobraźni. Teraz mam dla Was ćwiczenie. Używając tych rzeczy, o których mówiłem wcześniej, postaram się zapamiętać z tych 10 obrazów. Od góry na dół. I do tego posłuży nam taka pierwsza prosta technika, która się nazywa techniką powiązania rzeczy w pewien łańcuch. Dam Wam przykład. Pierwszą rzeczą na tej liście jest kalendarz. Musimy to w jakiś sposób powiązać z megafonem. Więc wyobraźmy sobie, że bierzemy taki kalendarz ze ściany, zwijamy i mówimy, krzyczymy do ten kalendarz, przez ten kalendarz, który teraz stał się megafonem. Na kogo krzyczymy? Krzyczymy na aktora, który gdzieś tam przygotowuje się na scenie do swojej roli. Aktor następnie wchodzi na wagę. Nie jest to taka zwyczajna waga, jest to taka waga szalkowa. Na jednej szalce mamy aktora, na drugiej mamy słońce. Słońce, które swoimi promieniami oślepia żołnierza. Żołnierz przerażony zaczyna uciekać i wpada na rycerza. Rycerz zamiast tarczy trzyma pusty talerz. A w prawej ręce zamiast miecza trzyma kompas. To nie jest taki zwykły kompas, bo zamiast wskazówki kompasa jest linijka. Ok? Co było pierwsze? Co zrobiliśmy z kalendarzem? Megafon. Tak, krzyczeliśmy. Chwila. Co było po rycerzu? Dalej. Możecie sobie poklaskać. Myślicie, że tak łatwo zaś zapamiętać listę 10 rzeczy. Teraz mam dla Was kolejne pytanie. Obietnica Toastmasters. To jest coś, co każdy z nas podpisuje, zapisając się do organizacji. I mam nadzieję, że każdy z Was to pamięta. Kto z Was to pamięta? I
niespodziankę. Bo ta lista, którą zapamiętaliśmy przed chwilą, posłuży nam do zapamiętywania obietnicy Toastmasters. Pamiętacie, że jednym ze słów na Smashing Stop to był symbolizm. I chodzi o to, żeby pewne abstrakcyjne pojęcia czy też zdania zamieniać na symbole. Pierwszą rzeczą na obietnicy Toastmasters jest uczęszczać regularnie na spotkania klubu. I to symbolizował kalendarz. To było drugie na liście. Megafon. Przygotowywać mowy najlepiej jak potrafimy, używając wskazywanych podręcznika. Co było numer 3? Akta. Przygotowywać się do spotkań i spełniać powierzone role. Co robił dalej akta? Waga jest dla mnie symbolem ewaluacji. Toastmasters powinniśmy dawać konstruktywne i pozytywne oceny współczłonkom. Co było na drugiej szansie, tak? Słońce jest dla mnie symbolem uśmiechu i takiej ciepłej, pozytywnej atmosfery. Na co słońce świeciło? Żołnierz jest dla mnie symbolem właśnie takiego pełnienia funkcji. Zresztą po angielsku członek rady nazywa się club officer. Co było następne? Rycerz. Rycerz i rycerskość jest dla mnie symbolem szacunku i uprzejmości. Traktować gości z szacunkiem i uprzejmością. Co rycerz trzyma zamiast tarczy? Pusty talerz jest dla mnie symbolem oczekiwanego gościa na wigilii. Trzeba zapraszać gości na spotkanie. Co było po talerzu? Kompas. Kompas jest dla mnie symbolem wskazówek. Znaczy, wskazówki i zasady dotyczące programu. To z nas. I ostatnią rzeczą była linijka. Linijka to jest dla mnie symbol utrzymywania wysokich standardów etycznych. To z nas. Także gdybyśmy chcieli sobie przypomnieć, co po kolei było w tej obietnicy, możemy wrócić do tej historyjki i te obrazy zaczną przychodzić. Nie będziemy być może pamiętać słowo w słowo, ale jeżeli to przeczytaliśmy kilka razy, zapamiętamy ogólny sens tego, co chcieliśmy się nauczyć. Kolejną rzeczą, która będzie nam potrzebna, żeby ewentualnie robić wszystkie role na spotkaniu Toastmasters, tak jak na przykład rola kontrolera czasu, który mi tutaj machał przed chwilą kolorowietką, to jest zapamiętanie numerów. Problem z numerami jest taki, że one same w sobie nie są obrazami. Nic nie znaczą, są suche. Dlatego musimy zrobić coś, żeby każdy numer przekształcił się w obraz. I można to zrobić w bardzo łatwy sposób. Z cyframi od 1 do 10. Od 1 do 9. Jedynka przypomina długopis. Dwójka przypomina łabędzia. I możemy zrobić tak dalej z każdą kolejną cyfrą. Na przykład trójka wygląda dla jednych jak serce, dla innych jak kajdanki. Czwórka przypomina krzesło. Piątka to będzie jakiś hak. Szóstka to jest dla mnie trąba słonia. Siódemka przypomina kosę. Ósemka bałwanka. A dziewiątka taki balonik na sztuk. I tym sposobem, na przykład wykorzystując poznaną wcześniej technikę tej historyjki, możemy zapamiętać ciąg różnych cyfr. Są też metody, żeby zamieniać od razu na obrazy liczby dwu- albo nawet trzycyfrowe, ale mamy za mało czasu, żeby to objąć w tej prezentacji. Taką najbardziej pomocną techniką zapamiętywania jest to, co nazywa się pałacem pamięci. I zostało to wymyślone przez starożytnych Greków. W V wieku naszej ery pewien poeta Symonides został zaproszony na imprezę, która skończyła się katastrofalnie. I to katastrofalnie w dosłownym znaczeniu tego słowa, bo dach zawalił się, przygniatając większą ilość zaproszonych gości. Na drugi dzień Symonides został poproszony o zidentyfikowanie ciał i był w stanie zrobić to, pamiętając tylko, gdzie każdy z tych gości siedział. Wpadł na pomysł, żeby wykorzystać to do zapamiętywania wszystkich innych rzeczy. I tą technikę powielali i Grecy, i Rzymianie do zapamiętywania
swoich mów. Po angielsku jest też kilka innych nazw tej metody. I powiem wam, jak to wykorzystać w praktycznym życiu. Najpierw tworzymy sobie w wyobraźni pewną ścieżkę. Może to być na przykład pokoje w naszym mieszkaniu, gdzie w każdym pokoju zapamiętamy kilka jakichś ważnych przedmiotów, gdzie umieszczamy różne rzeczy. A może to być jakaś ścieżka, którą często pokonujemy. Mieszkam w Londynie, więc bardzo często muszę oprowadzać moich znajomych. A w ogóle kto był w Londynie? Kto był na Leicester Square? Leicester Square kojarzy mi się z takim czerwonym dywanem. Z Leicester Square idziemy dalej na Piccadilly Circus. Na Piccadilly Circus jest ten oto telewizor. Na środku Piccadilly Circus jest pomnik, który każdy nazywa Erosem, chociaż to jest jakiś tam bóg przyjaźni. Dalej są konie, jest taka fontana z końmi i dalej możemy iść na Trafalgar Square i mamy właśnie tutaj choinkę, National Gallery, fontannę, kolumny Nelsona i tak dalej. I tą ścieżkę możemy wydłużać. Słyszałem, że ktoś w ostatnich mistrzostwach świata ma ścieżki, które mają nawet 300 etapów. I zapamiętując wszystkie liczby, na tej ścieżce kładą różne obiekty i tylko odtwarzając, idą z powrotem i wszystko im się ładnie przypomina. I tym sposobem są w stanie zapamiętać, tak jak mówiłem, 1456 kart czy 2660 cyfr w ciągu zaledwie godziny. Jak to wykorzystać w Toastmasters? To jest pewnie coś, co was najbardziej interesuje. Powiem wam tylko krótką historię, jak to się stało, że zdecydowałem się spróbować zrobić każdą rolę w Toastmasters, nie używając notatek. Wiemy, że w Toastmasters ci, co potrafią przemawiać, przemawiają, a ci, co nie potrafią przemawiać, ewidentnie powinni się zapisać do Toastmasters. Ktoś powiedział, ewaluują. To jest bardzo ważna rola, powinniśmy ją doceniać. Ale będąc ewaluowanym, za każdym razem ktoś mi zwracał uwagę na to, jak używałem notatek. Kiedy miałem je przed sobą, mówili mi, że to stwarza barierę między mną a publicznością. Kiedy miałem ją za sobą, mówili mi, że za często się obracam, spoglądając na notatki. Kiedy wreszcie ułożyłem je dobrze, czyli pod kątem 45 stopni, kiedy mogłem sobie szybko zwrócić okiem, powiedzieli mi, że wszystko było dobrze, ale mają dla mnie wyzwanie, żebym spróbował zrobić bez notatki. Więc zrobiłem im na złość i od tamtej pory robię każdą rolę bez notatki. Zacznijmy. Tak, to jest możliwe. Zacznijmy od roli Toastmastera i mistrza gorących pytań. Kto z was zrobił kiedyś rolę Toastmastera, będąc na scenie bez żadnej karty? Kto z was był mistrzem gorących pytań? I kto zadał pytania na scenie, nie używając karty? Do tego akurat nie wymagamy, nie potrzebujemy żadnych specjalnych technik pamięciowych. Wystarczy zapamiętać informacje o następnym mówcy i wykorzystać czas, gdy mówi poprzedni mówca, żeby sobie przygotować to, co mamy mówić. Ale w ten sposób wszyscy, gwarantuję, są pod wrażeniem. Kolejna rzecz jest trochę trudniejsza. Witający gości. Kto z was przywitał wszystkich gości z pamięci, nie używając żadnych notatek? Wow, mam tu kogoś, kto podnosi cały czas rękę. Sześć. I ma do tego sześć palców. To ja też mogę podnieść. Otóż wiele ludzi uważa, że zapamiętywanie twarzy to jest dla nich największe wyzwanie. Kto ma problemy z zapamiętywaniem imion? A, chciałem, proszę. Kiedyś miałem, teraz już nie mam. A tak naprawdę to jest dziwne, bo potrafimy pamiętać twarze. Jesteśmy ewolucyjnie do tego przystosowani. A to dlatego, że musieliśmy wiedzieć, kto jest wrogiem, a kto jest przyjacielem. Problemem jest taki, że nie potrafimy skojarzyć tej twarzy z danym imieniem.
ale jest kilka technik, które nam to ułatwią. Przede wszystkim, kiedy poznajemy nową osobę, gadam nawet pierwsza. Powinniśmy przede wszystkim poznać gościa przed spotkaniem. Numer dwa. Musimy się starać się dokładnie powtórzyć imię danej osoby. Znaczy usłyszeć i powtórzyć kilka razy w czasie naszej rozmowy. Nie musimy tego mówić głośno. Możemy mówić to w pamięci. Zawsze każdą rozmowę kończę właśnie słowami: miło było Cię poznać, Piotr, Olek, czy Anatolij, czy tam Anna Maria, czy kolejne Anie. Kolejną rzeczą, która nam pomaga w zapamiętywaniu, to jest nastawienie. Wiele razy nie zapamiętujemy imienia tylko dlatego, że zdajemy sobie sprawę, że za chwilę zapomnimy je, więc po co to robić. Ale o ile tylko mamy pozytywne nastawienie, podziemne z tej osoby i z myślą, że chcę zapamiętać jej imię, gwarantuję, że skuteczność Wam się poprawi przynajmniej do tego. I trzecia rzecz, że powinniśmy tworzyć skojarzenia z jakąś osobą. Każde imię zamieniamy na jakiś symbol i kojarzymy z czymś, co nam się kojarzy z daną twarzą. Na przykład Piotr to kojarzy mi się z Piotrusiem Panem, więc można wyobrazić sobie Piotra w jakimś tam śmiesznym kapeluszu, który tam próba w Nibilandii. I tym sposobem możemy wymyślić coś dla każdego imienia. Czasami zajmie to trochę więcej czasu, czasami będzie to natychmiastowe, ale jeżeli tylko dałbym Wam wyzwanie, jeżeli usłyszycie jakieś imię, spróbujcie wymyśleć, na jaki obraz moglibyście to zamienić. Tutaj mamy Tomasz. Tomasz, Tomek, Domek. Ale naprawdę, ludzie poznali dziewczynę o imieniu Iwona, Iwona Piwo. Ale one działają. Kolejną i tym sposobem zdarzyło mi się przy witek na spotkaniu. Mieliśmy raz takie super spotkanie, że przyszło 15 zaproszonych gości. A poza tym, co jest też ważne, osoba, która wita gości, u nas w klubie robimy to tuż przed przerwą, więc taka osoba ma niemal godzinę na zapamiętywanie tego wszystkiego. Jeżeli sobie porównamy to do rekordu świata, który wynosi 173 osoby w ciągu 15 minut, naprawdę nie jest to nic nadzwyczajnego. Przechodzimy teraz do mówcy. W jaki sposób zapamiętać przemówienie? Kiedy piszę przemówienie, zawsze piszę to słowo po słowie, bo tym sposobem dużo łatwiej mi wymyślić jakieś ciekawe sformułowania, czy też maksymalnie to skrócić i pozbyć się ani niepotrzebnych elementów. Kiedy mam już napisane przemówienie, każde przemówienie zamieniam na pewne obrazy. Biorę albo zdanie, albo jakiś fragment tego przemówienia i staram się pomyśleć o jakimś obrazku, który symbolizuje. A następnie stosuję metodę Pałacu Pamięci, umieszczam poszczególne obrazki i robiąc przemówienie idę w głowie tym pałacem, przypomina mi się obrazki, przypomina mi się to, o czym powinienem mówić. Dalej, wspomniana rola ewaluatora. Dlaczego to jest ważne? Niedawno rozmawiałem z Lil Cantor, która jest obecnym mistrzem dystryktu 71 w ewaluacjach i mówiła mi o tym, że to, co jej naprawdę pomogło, to jest to, że nauczyła się, bo tego nie miała wcześniej, jak zrobić ewaluację, nie używając żadnych notatek. Dlaczego to jest ważne? Przede wszystkim, jeżeli mamy notatki, zawsze, przynajmniej na moment, stracimy kontakt wzrokowy z publicznością. Inna rzecz, że gdy to wszystko mamy w głowie, możemy bardzo łatwo przewidzieć, co jest dalej. I w pewien sposób w naszym wystąpieniu płynnie przejść do następnego elementu. Kolejna rzecz. Kto z Was był na konkursie ewaluacji? Konkurs ewaluacji polega na tym, że jest zaproszony mówca, który wygłasza swoją mowę. Każdy ewaluator ma następnie 5 minut, gdzie zapisuje sobie wszystko, wszystkie notatki, które wykorzysta w ewaluacji. Następnie wychodzi z sali, te notatki oddaje osobie, która zajmuje się salą i gdy przychodzi kolej na tego ewaluatora, może dostać te notatki z powrotem.
Wyobraźcie sobie teraz, że zapamiętaliście to wszystko. Zapamiętaliście wszystko, o czym chcecie mówić. I macie drugą osobę, która tego nie zrobiła. I ta druga osoba przez 20 minut siedzi bezczynnie, podczas gdy wy możecie sobie powtarzać, doskonalić i zapamiętywać jeszcze dokładnie. Jak to zrobić? Możemy wykorzystać albo pałac pamięci, gdzie mamy 5 etapów, gdzie możemy dać dwie rekomendacje i końcowe jakieś słowa zachęty. Możemy też stworzyć historyjkę, gdzie używamy 5 elementów, które jest bardzo, bardzo łatwo zapamiętać. Kto z was zrobił kiedyś rolę głównego walutora bez pomocy notatek? Super. Wbrew pozorom nie jest to takie trudne. Dlaczego? Główny ewaluator ma dużo czasu na przygotowanie swojej ewaluacji. Ma całe 2 godziny na nauczenie się tego, o czym będzie mógł mówić. I też jest kilka technik, które główny ewaluator może wykorzystać. Pierwszą techniką jest oczywiście pałac pamięci dla wszystkich mówców, albo jeżeli znamy strukturę agendy, możemy pamiętać, że wiemy, jako pierwszy jest prezydent, później Toastmasters i tak dalej, i przypominamy sobie, kto był prezydentem, kto był Toastmasterem. Ważne jest też, żeby z każdą osobą skojarzyć 3 różne rzeczy, o których możemy powiedzieć. I ja mam taką technikę, że wybieram sobie 3 punkty na ciele danej osoby. Prawa ręka to jest dobra rzecz, którą zrobiła, lewa ręka zła rzecz, i na czole kładę obrazek, który mi przypomina o jakiejś końcowej pochwale dla danej osoby. Tym sposobem, kiedy mówię swoją ogólną ewaluację, kiedy mówię właśnie, że prezydentem na przykład Jerzy, patrzę na Jerzego, przypomina mi się to wszystko, co sobie wyobraziłem. Bardzo łatwe, ale robi naprawdę wielkie wrażenie. I niewiele jest osób, które to potrafi. Kolejną rzeczą jest ewaluator gorących pytań. To jest funkcja, którą mamy w klubach londyńskich. Nie wiem, czy jest w Polsce, ale polega na tym, że być może nie wszędzie. Polega na tym, że każde gorące pytanie jest ewaluowane. I to jest diabelnie trudne, dlatego że mamy bardzo mało czasu, żeby to zrobić i zapamiętać. Ale też, jeżeli mamy pałac pamięci, umieścimy wszystkie osoby w danym pałacu i wykorzystamy właśnie te 3 rzeczy, które skojarzymy z daną osobą, to jest możliwe i udało mi się zrobić ewaluację gorących pytań, gdzie mieliśmy takich już mówców 12. Kontroler czasu. Jak kontroler czasu może zapamiętać na przykład 12 osób, które robiły gorące pytania? W podobny sposób. Mieć pałac pamięci, umieścić poszczególne osoby i dalej z każdą osobą skojarzyć liczbę, ewentualnie coś, o czym dana osoba mówiła. Gramatyk to jest akurat funkcja, która jest najtrudniejsza, bo i wymaga naprawdę dużego treningu, bo musimy zapamiętać, co dana osoba mówiła, dokładne słowa, czasami te słowa są przeinaczone. Ale możemy to zrobić. Wyobrażamy sobie 3 różne miejsca. Do pierwszego miejsca wrzucamy osoby, które w jakiś sposób korzystały słowo dnia, do drugiego miejsca osoby, które mówiły jakieś dobre, ciekawe właśnie zdania, i ostatnia rzecz to będą różne lapsusy językowe. Czy ktoś z was uważa, że po tej prezentacji byłby w stanie coś takiego zrobić, przynajmniej spróbować? Okej, okay. W każdym razie zachęcam was przede wszystkim, żeby, zwłaszcza przy przygotowaniu mów, żeby nie tracić zbyt wiele czasu na powtarzanie tego wszystkiego, a mając wszystkie obrazy pisane w pamięci, naprawdę ubywa nam dużo stresu. Często zdarza się tak, że ktoś przemawiając zapomina, o czym miał mówić, ale wtedy wracamy do naszego pałacu, patrzymy, co było naszym obrazem, i bardzo łatwo wrócić z powrotem. Jeżeli zapomnimy czegoś, idziemy po prostu do następnego elementu i publicznie zgromadzona w ogóle nawet tego nie zauważy. Ile mam jeszcze czasu? Mam jeszcze 2 minuty. Na koniec chciałem wam właśnie powiedzieć taką moją obserwację, że cywilizacja, postęp cywilizacji sprawił, że staliśmy się bardzo leniwi,
że bardzo łatwo jest coś zapisać, mamy mnóstwo przypominaczy, ale jak to bywa w medycynie, organ nieużywany zanika. Także zachęcam Was, żebyśmy ćwiczyli swoją pamięć i jak mówi takie angielskie powiedzenie, use it or lose it. Dziękuję bardzo. Słuchając Jakuba, pomyślałam sobie, kurczę, to nie tylko były takie patenty, że wywożono komputery za granicę i potem niby ulepszone przywożono do Polski, żeby zrobić interes chyba na odliczeniach VAT-u. Zobaczcie, wyeksportowany do Anglii, potem importowany i jakiej wspaniałej jakości. Jeszcze raz brawa, Jakub Pawłowski.